Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ze względu na to, że mamy tak ładną pogodę, nie mamy zimy, to korzystamy z tego i robimy, że tak powiem, hurtowo odcinki. Dziś skupimy się na modelu Profi, tak jak Wam obiecałem w poprzednim materiale, i tu będziemy mieli akurat model 6-cylindrowy 145 koni w wersji Classic, czyli tak jakby w tej najniższej serii, więc zapraszam do oglądania. Więc zaczynamy. Standardowo obejdziemy maszynę dookoła. Zaczniemy od kół. W tym modelu koła mamy skonfigurowane standardowe, zalecane przez producenta. Z przodu mamy ogumienie 480-65R28. W tym przypadku jest to marka Firestone. To ogumienie przyszło losowo z fabryki. Z tyłu mamy natomiast ogumienie 665R38. Tak jak wspomniałem, jest to ogumienie standardowe. Możemy tutaj naprawdę pobawić się dość mocno, co chodzi o rozmiary kół. Mogą być wyższe, węższe, ewentualnie mogą być jeszcze szersze. Z tyłu maksymalna szerokość dla tego modelu jest możliwa nawet 710, choć my zalecamy, no akurat u klienta to jest model najwyższy z serii Profi, 6-cylindrowy, bo od razu powiem, że w Steyrze model, rozszyfrowując te cyferki, to pierwsza cyfra to jest zawsze ilość cylindrów, a kolejne 3 to jest moc. Czyli w tym przypadku mamy 6 cylindrów, 145 koni, o silniku powiem później, więc lecimy tutaj, wracając do ogumienia. I oczywiście możemy sobie wybrać markę opon. To mamy bodajże 5 producentów, gdzie losowo, tak jak we wcześniejszym materiale, jak mówiłem o modelu Compact, to wspomniałem o tych markach, ale przypomnę, jest to oczywiście Michelin z marek premium, jak i Trelleborg, Firestone, Mitas, Waderstein, poprawcie mnie, bo naprawdę ciężko wymówić, to od niedawna te opony się pojawiły rolnicze, te są możliwe, no i każda z nich może przyjść z tych marek losowo, na pewno wiadomo, jeżeli nie zapłacimy za to, no to większe prawdopodobieństwo jest oczywiście w tych tańszych, czyli Firestone lub Mitas, i to zazwyczaj przychodzi, choć ostatnio przyjechały nam 3 modele serii Profi, nie Profi Classic, tylko Profi już na elektrozaworach. No to akurat po kolei 3 wjechały na Trelleborgu, gdzie było też losowo, i naprawdę jest to możliwe, że może się udać, więc jak ktoś lubi ryzyko, to może próbować i może akurat mu się poszczęści. Więc tak, teraz jeżeli jesteśmy z tej strony, to słuchajcie, tu mamy schodki, z prawej strony oczywiście prawe drzwi są otwierane w tym modelu jeszcze, bo w serii już wyższej następny model CVT, małe to teraz Impuls i duże CVT to teraz Absolut, jak i Terus, tylko są uchylne prawe drzwi, to opowiem Wam, jak będziemy robić tamte modele. A tu mamy, słuchajcie, drzwiczka i tu mamy schowany akumulator i klin tutaj pod spodem, i tu ładnie nam to się mieści. Mamy tutaj już TMR2, wiadomo, są obrysówki dookoła, i tu z jednej strony, i tam z drugiej strony mamy pod skutkami, to pokażę później. I tu mamy hebel zewnętrzny w modelu Classic, wiecie, to jest model dość mocno uszczuplony, więc no tutaj w kabinie nie znajdziemy hebla, ewentualnie, że sobie go jakoś przeniesiemy. Jest tutaj pokrętło zielone, wiadomo, włączone, na czerwony mamy hebel rozłączony. Załączymy, bo później będziemy w kabinie, to chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, świeci i tak dalej. Więc tak, tutaj co chodzi o rurę wydechową, jest bardzo podobnie jak w serii Multi. Tutaj mamy ładnie zabudowaną cały ten system, jakby gdzie wrzuca nam mgiełkę tego AdBlue i neutralizuje nam spaliny do normy 4B. To się właśnie odbywa tutaj. Tutaj mamy blok silnika, prawda, 6-7 litra.
Oczywiście. Ja już jak tu jestem, to o nim powiem. Tu mamy korek wlewu oleju standardowo w tym miejscu w silnikach FPT. To na razie o silniku tyle. Idziemy dalej. Ten model mieliśmy skonfigurowany pod klienta. Klient akurat, co prawda, no, wracając do kół, no, wybrał sobie dość, no, jak na ten model, wąskie ogumienie, bo jednak no, tutaj ten ciągnik nie byłby się 650 z tyłu, jak i 520 lub 540 z przodu, prawda? No ale to jest wybór klienta, więc tutaj nie mogliśmy ingerować. Standardowa nowa maska ze światłami dziennymi, te paseczki tutaj, jak zapalimy zapon, ładnie one nam świecą, nie musimy używać świateł zwykłych mijania. Dopiero po zmroku, wiadomo, nie ma tu sensoru, musimy włączyć, to mówię od razu, może kiedyś będzie, raczej na pewno, jak to wszystko z postępem. No i tu mamy skonfigurowany fabryczny TUS. Słuchajcie, fabryczny TUS, no tak jak tutaj widzicie, jak to wygląda, jest to piękny przód, odlew, gdzie ewentualnie tutaj mamy dziury, otwory, możemy sobie zamontować ładowacz czołowy, bo dokładany, no to na pewno by to tak ładnie nie wyglądało, gdyż już byłyby listwy na zewnątrz i troszkę to inaczej wygląda i nie ukrywam, że pewnie byłby dalej odsunięty jak fabryczny, więc jeżeli jest możliwość, to zalecam zdecydowanie tuzy fabryczne. Tu mamy amortyzator, hydroakumulator, zaczep przedni, tutaj od razu blok do rozbudowy, ewentualnie no, jakby ktoś chciał dwie pary hydrauliki z przodu. No i oczywiście wałek możemy podłączyć, to nie jest problem, tutaj jest wyjście, jeżeli ktoś zechce, to nie ma problemu. Można oczywiście też i zamówić fabrycznie, ale przyszłościowo, jak nie wiem, później się okaże za parę lat, że jednak jest potrzebny, to bez problemu dokładamy. Mamy oczywiście cięgło, tutaj jest, od razu powiem, haki kategorii drugiej z przodu. Tu właśnie, no, w tej serii nie możemy mieć guzików zewnętrznych, gdyż ten model nie ma elektronicznych zaworów, tylko są na linkę mechaniczne, więc tutaj jak będę opowiadał o Profi serii tej bogaczej, no to tu będziemy mieli guziczki do podnoszenia, nie? Zewnętrznego. Idąc dalej, tutaj mamy oczywiście, jeszcze nie mówimy o błotnikach, błotniki standardowo bierzemy zawsze skrętne, dynamiczne. Sztywne to, że tak powiem, już w tej chwili to jest nawet niemożliwe, gdyż mocno by nam to ograniczało skręt, nie? I ewentualnie narażałoby błotnik na uszkodzenie. Dalej mamy zbiornik paliwa 250 litrów i zbiornik AdBlue 39 litrów. Tu mamy skrzynkę narzędziową, to jest akurat mała skrzynka, tak wygląda mała skrzynka narzędziowa. Ja polecam zawsze brać większą, choć w modelu Classic też właśnie chyba nie możemy, nie chyba, tylko na pewno nie możemy wybrać dużej skrzynki narzędziowej. Wiadomo, Classic musi być czymś ograniczony. Co chodzi, jeszcze teraz powiem o może oświetlenie, jak jesteśmy z przodu. Tutaj są dobrane te lampy dodatkowe. Jak to producent nazywa, doświetlenie towarz lub TUS przedni. W standardzie w Steyrze mamy robocze oświetlenie LED-owe i z przodu mamy ładnie skomponowane, wbudowane 6 lamp LED-owych, gdzie możemy mieć ich, ogólnie jest ich 12, możemy mieć ich 16. To już od razu powiem, jak jest ten z przodu, że jakbyśmy wybrali tą drugą opcję, maksymalną ilość lamp, czyli tak jakby 360 stopni, to byśmy mieli te lampy drugie tu i moglibyśmy sobie je obkręcić z dwóch stron, prawda? I doświecić bardziej boczki. Idziemy dalej, to od razu powiem o tylnej części ciągnika. I tak jak już jesteśmy przy lampach, to z tyłu mamy regulowane 6 lamp LED-owych, to powtarzam, jest standard, innej opcji w Steyrze się nie da zrobić. I co chodzi o tył, jeżeli byśmy dołożyli kolejne dwie, to mielibyśmy je na słupkach i tam mamy to mocowanie, to by była jedna lampa tu i druga byłaby z drugiej strony. Kolejna rzecz, to chodzi o rejestrację. Rejestracja w klasiku jest póki co tylko na błotniku, nie ma możliwości opcji na dachu, choć można to łatwo przenieść. W serii Profi mamy do wyboru, czy tam Profi CVT. Idąc tutaj niżej, standardowa instalacja pneumatyczna dwuobwodowa, gniazdo elektryczne, zawory hydrauliki, w tym przypadku mamy ich 4, gdzie jedna para jest przeznaczona na przedni TUS. Tutaj mamy korek wlewu
oleju do hydrauliki, łapacze, wężyki z dwóch stron akurat i zbiorniczki do wyłapywania oleju podczas odpinania hydrauliki z gniazd, żeby to, że tak powiem, no, ładnie wyglądało estetycznie. O, jeżeli ktoś by nie wiedział, do czego służą tutaj te uchwyty z zawleczkami. Tutaj to jest taka, że tak powiem, bardzo wygodna i ciekawa opcja, bo tutaj mamy miejsce na kulę. Kulę czy tam ścięgła, czy z tylnych haków. Możemy tutaj sobie pod ręką ładnie je wsunąć. Idąc dalej, tutaj mamy standardowe cięgło, śrubę rzymską kategorii trzeciej, mechaniczne. Następnie mamy standardowe, to też w standardzie mamy zaczep automatyczny do przyczep regulowany i dolną belkę. To jest standard, w Polsce to się sprzedaje 90% ciągników, można powiedzieć, w tej wersji. Ewentualnie jak ktoś nie chce automatu, to jak najbardziej możemy manual założyć, no ale wtedy przy automacie mamy rączkę w środku, to pokazuje i możemy sobie to otworzyć siedząc w kabinie. Haki tylne mamy oczywiście kategorii trzeciej. Jest opcja kategorii czwartej. Nie, przepraszam, nie mam opcji w profi do kategorii czwartej, dopiero w wyższych seriach. Także to tutaj popełniłem lekki błąd. No i jeszcze nie mówiłem, tutaj idąc do botników, mamy akurat w tym modelu, bo nie ma elektronicznych, to tu mamy wałek, podnoszenie, opuszczanie, wałek jest do wyboru. I może być jakby seria profi, to będę o niej mówił, ten trzecie miejsce zaślepione to jest właśnie na sekcję hydrauliki elektroniczną. Ale w tym modelu, tak jak wspomniałem, nie występuje. No i tutaj jest listwa wielootworowa, to jest, tego się nie wybiera, to po prostu z fabryki jest odgórnie jakby standard w tym ciągniku. Tu jeszcze schodząc niżej mamy elegancki wziernik, gdzie możemy sprawdzić poziom oleju, jak i jego, powiedzmy, jakość, bo też widać. A, no i przecież mamy też w standardzie amortyzowaną kabinę. Tutaj widzicie sprężyny. Co te sprężyny, które możemy, mamy taki klucz dodatkowy zawsze w zestawie, gdzie możemy ustawić 5 regulacji twardości kabiny. Przychodzi zawsze na średnim ustawieniu fabrycznym, a tu jest to możliwe do regulacji mechanicznie. Tutaj mamy wlew, nie mówiłem, do zbiorniczka ze spryskiwaczami. Tutaj mamy gniazdo, dajże tak, trzypinowe gniazdo. W tym przypadku tu izobasa też nie ma. Co chodzi o stabilizatory boczne, tutaj mamy mechaniczne, tak jak widać, też na zawleczkę, jak trzeba zrobić pływająco, wyciągamy zawleczkę i nie ma najmniejszego problemu, lub na sztywno sobie możemy ustawić do danej maszyny. To zależy, co robimy w polu i do czego jest to nam potrzebne. Co chodzi o tylny tuz, maksymalnie możemy podnieść na tylnym tuzie, dokładnie powiem, 7864 kg. Tutaj jeszcze nie mówiłem, mamy wolny spływ w standardzie. O tu, co chodzi mianowicie o przedni tuz. Przedni tuz maksymalnie może podnieść 3 tony 100. Idąc tutaj z przodu. Nie mówiłem też o tym, że klient dobrał sobie amortyzowaną przednią oś. Chlusterka tutaj mamy standardowo teleskopowe, z martwym punktem oczywiście. Jedyna opcja, jaka jest możliwa, to mogą być elektrycznie regulowane i podgrzewane. Ok, to może przejdziemy teraz do środka kabiny. Powiemy, co się znajduje w środeczku. Tutaj akurat klient delikatnie, można powiedzieć, zaszalał, bo w serii Classic akurat jest to możliwe i że możemy sobie wybrać kierownicę skórzaną i w tym przypadku tak to jest, ładnie szyta czerwonymi nićmi i to jest w pakiecie z dywanikiem welurowym, brandowany Steyerem. Bardzo fajnie, przyjemnie w kabinie. Kierownica też, jak wiadomo, jest skóra, to jest dopłaty około tam chyba 600 zł. Ten pakiet cały na pewno przyjemniej leży w dłoni, lepiej się na tym pracuje. No i na dłuższe, powiedzmy, dywanik, pracę w polu, to tutaj sobie przysłonimy, a nie przesłonimy, bo kurczę, mamy akurat opaski do blokady podczas transportu, żeby na to nie spadło. Nie przygotowałem się, przepraszam, a troszkę słońce mnie razi.
Możemy sobie buciki, załóżmy, tu zrzucić i ładnie w skarpetkach sobie siedzieć i pracować wygodnie, prawda? No więc tak, tutaj w serii Classic, czym to się różni, jak to wygląda? Zresztą może o różnicach nie będę mówił, bo zobaczycie je w następnych materiałach, będę robił serię Profi. Będę mówił po prostu o tym modelu. Czyli tak, regulowaną kierownicę mamy, tutaj jest blokada, wciskamy, ustawiamy sobie kierownicę i zegary w tym modelu mamy za kierownicą. Nie mamy tu na słupku, gdzie już właśnie no, powiem w serii Profi, one występują, tutaj mamy schowek głęboki, nie mamy zegarów, a główne podstawowe zegary są na słupeczku. Tutaj mamy, co chodzi o rewersik, przód, tył, który nam się blokuje. Jak dajemy do tyłu, on zostaje w tej samej pozycji. W modelach tych wyższych to wraca jakby do neutralnego i luzu tu nie ma, tylko jest tutaj guziczek, jak pokazywałem na przykład w kompakcie. Tu akurat w modelu niższym jest tak właśnie rozwiązane, jak w tych modelach Profi czy nawet wyżej. Tak samo i w Multi w sumie też jest, tylko w tym modelu występuje w sumie ten rewers, że on nam zostaje jak do przodu, do tyłu, to do tyłu i tu nie ma tego guziczka, tylko musimy neutralnie znaleźć sam środek. Tu tradycyjnie kierunkowskazy, światła i klakson. Tu mamy stacyjkę, odpalamy ciągnik. Tutaj mamy światła awaryjne. No i tradycyjne zegary, po bokach guziczki do różnych funkcji. Mamy lustereczko wewnątrz kabiny. Tutaj klient dobrał sobie jeszcze tą belkę uniwersalną do montowania wszelakich komputerów. Patrząc tu wyżej, mamy radio z Bluetooth, sterowanie nawiewów, jak i klimatyzacją. Tutaj mamy ten guziczek, tu akurat mamy lampy nad kierunkowskazami z przodu, to możemy je tutaj z tej perspektywy włączyć, a w dół mamy właśnie światła dzienne LED-owe i też możemy je wyłączyć. Dalej tu mamy dookoła halogenowe wraz z kogutem. Następnie mamy na słupeczku tą funkcję, co opowiadałem wcześniej w modelu Multi, co chodzi o spuszczenie powietrza na przykład na wzniesieniu w przyczepach, żeby sprawdzić, czy ciągnik, jak w razie byłby nieszczelny układ w przyczepie, utrzyma te przyczepy. Jakby załóżmy miał dłużej stać, żeby sobie sprawdzić, żeby nie narobić bałaganu w razie, jakby to naprawdę był duży skłon i ciągnik mógłby nie utrzymać przyczep i się stoczyć, prawda? Tu mamy gniazdo diagnostyczne. Idąc dalej, tutaj mamy prędkości wałka WOM, załączanie wałka, z przodu nie mamy, to jest tylko jeden guziczek. Następnie, jeżeli tutaj mamy tą zaślepeczkę, jakbyśmy mieli wałek z przodu, to byśmy też mieli tutaj ten sam grzybek. Tylko że mielibyśmy, o, właśnie ten obrazek nam mówi o tym, że jest z tyłu, a tu byłby drugi, którego nie ma, bo nie ma wałka z przodu. To jest właśnie czyste, puste pole. Guzik, gdzie też mówiłem wcześniej, ale powiem o nim, to chodzi o to, jak włączymy wałek i wstaniemy, żeby nam nie rozłączyło wałka, tylko wciskamy, przytrzymujemy, podświetli się i możemy śmiało wstawać i zobaczyć, czy wszystko nam się w porządku kręci z tyłu w narzędziu. Tu mamy też gniazdo drugie diagnostyczne, podstawowe gniazdo zwykłe, trzypinowe. Dalej mamy cztery pary wyjść hydrauliki, po kolei kolorami oznaczone. Jakby była piąta para, to mielibyśmy funkcję jeszcze z guziczkiem. Tutaj mamy dalej blokadę tylnego dyferencjału, przedniego mostu. Tutaj mamy czułość rewersu, trzy różne opcje. No i ten model ma w opcji zaawansowane funkcje automatyczne skrzyni. Czyli jak włączymy sobie tą opcję, no to ciągnik będzie nam zmieniał opcje biegi, na przykład co chodzi w polu, w pracy podczas polu samymi połówkami. Ewentualnie jak raz jeszcze wciśniemy, zaświeci nam się przyczepa tutaj na okienku i wtedy w automacie zmienia nam wszystko, połówki, jak i główne biegi. Główny drążek, że tak powiem, tu jest gaz i tutaj zmieniamy biegi, połówki, jak i główne zakresy, gdzie tu mamy guziczek. Jak wciśniemy go i damy do góry, to nam zmieni główny bieg. Jedyna wajcha mechaniczna to jest ta, to jest reduktor z szosowych na terenowe. I tutaj mamy wysprzęgnik dodatkowo jeszcze i tutaj mamy jeszcze guziczki do połówek, w razie zależy, jak mamy tam, załóżmy, bo tu fotel mamy obracany,
i gdzie tam nam wygodniej sięgnąć. Załóżmy, jak tu mamy gaz odchylony do końca, to może jest ciężko, to wtedy możemy sobie tymi guziczkami operować, żeby daleko nie sięgać. Następnie mamy zintegrowany podłokietnik z siedzeniem i tutaj mamy główne funkcje do EHR-u, tutaj ładnie obrazkowo kontrolkami pokazane, jak to funkcjonuje, zasada podobna jak w wcześniejszych modelach. Tutaj nam się kryje regulacja, amortyzacja, szybkość opuszczania, wysokość podnoszenia i poślizg. Tutaj mamy tą rączkę, co mówiłem, tutaj akurat do automatycznego zaczepu z tyłu. Możemy sobie to z tej strony otworzyć. Mamy też zasłonkę przeciwsłoneczną tylnią, jak i przednią. Tutaj otwieramy tylną szybę. W sumie z tej strony chyba opowiedziałem o wszystkim. Przejdziemy na drugą stronę. Na drugiej stronie tutaj akurat mamy lewy schowek przy słupku. Od razu mówię, no w tym modelu nie ma, fabrycznie nie możemy wziąć nawigacji czy przystosowania, ale w modelu Profi, jeżeli, od razu mówię, ta skrzynka, ona jest, jeżeli nie mamy fabrycznego do nawigacji. W modelach Profi, jeżeli weźmiemy przystosowanie, to automatycznie nam to wyrzuca, gdyż tutaj jest inny wtedy wyższa półka, gdzie jest ukryty jakby sterownik nawigacji. To jedno, drugie nam wyklucza. Mamy wieszaczek, zapalniczka. Tu mamy dalej, wyżej mamy głośniki, nie mówiłem o nich, lampka, szyber dach standardowo jak w każdym modelu, z przesłonką oczywiście. I co więcej, no i fotel, duży fotel pasażera, miękki, mięciutki, wygodny. Tu jeszcze akurat jest folia, tutaj mamy uchwyt, załóżmy schowek na jakąś butelkę, można położyć, tutaj są gumeczki, żeby też ewentualnie coś wsadzić, zabezpieczyć, żeby nam podczas jazdy nie wyleciało. Jest uchwyt dla pasażera, żeby się podczas jazdy miał za co trzymać. Choć jest też rączka z boku, gdzie też można się o nią złapać. Fotel mamy standardowy kierowcy. Jest on pneumatyczny, jak i obrotowy. To jest opcja standardowa. Mamy też oczywiście hamulec ręczny, tradycyjne pedały sprzęgła i hamulców i pedał gazu. Będziemy pomału kończyć. Tak jak mówiłem, obiecałem Wam prezentację. W miarę szybko udało się ją zrobić ze względu na warunki, jakie mamy. Co mogę powiedzieć? Zachęcam do komentowania, polubienia, subskrypcji kanału. Na pewno da nam to mobilizację na następne odcinki. Śledźcie nas, będziemy robić następne prezentacje z nowych modeli, które będą się pojawiać u nas. Następny model planujemy zrobić też serię akurat Profi, ale nie Classic oczywiście. Classic już dzisiaj mamy, więc zajmiemy się serią Profi. Ma nam przyjechać gdzieś za około 2 tygodnie, tak fajnie wyposażona też pod klienta 4115. Model ma 116 koni, 4 cylindry, ale gabaryt jest 6-cylindrowy, identyczny, tylko ma jakby ucięte 2 cylindry i też jest na AdBlue silnik FPT 4,5 litra i akurat tamten będzie na elektrozaworach, tak jak wspomniałem, i nim się zajmiemy. Będziemy też, jak ruszymy, że tak powiem, w pokazy, pierwsze modele demowe też tam będą zjeżdżać. To będziemy oczywiście to relacjonować, nagrywać i dzielić się z Wami tutaj na kanale, więc myślę, że będzie się działo i serdecznie zapraszam do oglądania. Ewentualnie, o czym zapomniałem, przepraszam, nie mam, że tak powiem, scenariusza, robię to po prostu na spontanicznie, co mi przyjdzie do głowy, to co wiem i co mogę Wam powiedzieć o tych modelach, to Wam po prostu mówię i szczerze polecam. No, ten model akurat mamy sprzedany. Tak jak wspomniałem, był to model pod klienta, ale mamy oczywiście na placu, bo mamy stok, musimy mieć. Wiadomo, że no, ciągniki muszą być też wolne, bo nieraz jest nagła sytuacja, że nie wiem, ciągnik jakiś jest nagle potrzebny, bo stary ciągnik się popsuł i klient potrzebuje, lub ewentualnie przyjdzie mu na myśl, chce kupić, no więc przychodzi i kupuje, bo są, tak? W tej chwili mamy dwa modele Profi, właśnie na elektrozaworach, to są modele 425, są one wolne,
dość ciekawie doposażone. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Powiem więcej, przepraszam, zobaczę tylko, czy się nagrywa. Opowiem o tych modelach więcej. Co one mają, jakie opcje, jaka jest cena. Mamy też serię Classic 425, jeden model wolny. Mamy też Multi 410. To już tak powiem ogólnie, żebyście wiedzieli co, jak ktoś szuka, to śmiało może do nas uderzyć. My działamy na województwie lubelskim i podkarpackim, częściowo tutaj przyścienne powiaty. Mamy model 465S Compact. W sumie z tych dużych w tej chwili nie mamy nic wolnego, mamy 5 na placu, ale wszystkie sprzedane są do wydania. No i w sumie tyle. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany tymi modelami, zapraszam do kontaktu. Wejdźcie na stronę, zakładka kontakt, tam znajdziecie numer telefonu, e-mail i skontaktujecie się z naszą firmą. Więc to by było na tyle. Serdecznie dziękuję i do następnego. Hej!